Cześć, witajcie w kolejnym odcinku na kanale Broda tego Geeka. Dzisiaj postaramy się dowiedzieć, czy ucieczka z Gwiazdy Śmierci jest dość łatwa. Okej, jest to zestaw, no mniej więcej z tej całej takiej linii, serii, jeśli chodzi o Star Wars oczywiście, w którym mamy trzy jakieś takie w miarę rozpoznawalne, bardzo rozpoznawalne minifigurki i w miarę kultowe sceny albo lokacje, bo na przykład mieliśmy, jak już wspominałem o tym kiedyś, mieliśmy chatkę Jody, mieliśmy pojedynek na Nabu, mieliśmy przemianę Vadera, mieliśmy komorę do zamrażania i tak dalej, i tak dalej. Teraz dostajemy ucieczkę z Gwiazdy Śmierci, mamy tutaj trzy figurki, jest szturmowiec, jest księżniczka Leia i jest oczywiście Luke Skywalker. Tutaj nasze rodzeństwo w bardzo fajnych, takich klasycznych strojach, podoba mi się to. Scena również kultowa, bo oczywiście szturmowiec strzela i nie trafia, a oni na tym sznurku, na tej linie przeskakują na drugą stronę. Tutaj mamy funkcje bawialne, z tego co widzę można szturmowca gdzieś tam przewrócić. Sam zestaw się składa, rozkłada tak na boki, więc możemy tą scenkę sobie, o zobaczcie, tutaj zrobić przejście. Tutaj mamy jeszcze, taki podnośnik, coś w stylu jak było właśnie w komorze do zamrażania. A tutaj jest pokazany, chyba że ta platforma właśnie tutaj jest opuszczana. Nie wiem, zbuduję to, zobaczę i będę się mógł przekonać. No i dobra, spróbujemy znowu nie zniszczyć z pudełka, czyli pewnie je zniszczę. Dobra, to widzę, że w moim przypadku to nie ma sensu, bo ja nawet jak próbuję nożem w taki kulturalny sposób pudełko otworzyć, to po prostu absolutnie nic z tego nie wychodzi. Ale może tym razem, dobra, zobaczmy, przetestujmy, zanim zweryfikujemy zawartość pudła, czy to działa. Prawie się udało. Dobra, tutaj, to naprawdę nie ma sensu w moim przypadku. Nie ma sensu, naprawdę. Dobra, wyciągamy zawartość. W ogóle pudełko jest dość grube, bo wydaje mi się, że te pozostałe zestawy miały pudełko albo takiej wielkości, ale były nieco cieńsze, albo były może trochę bardziej takie, wiecie, zbite. Ale były może nieco szersze, nie pamiętam, ale wydaje mi się, że były nieco inne. Dobra, mamy oczywiście instrukcję, instrukcja jest jedna, nie stwierdzam naklejek. Fajnie, wow. I mamy trzy woreczki. Woreczek numer 1, w którym też jakiś woreczek z drobnicą znajdujemy. Woreczek numer 2 i woreczek numer 3, zdecydowanie najcieńszy, zawierający najmniej w środku. No, także mam nadzieję, że za chwilkę to zamienię w to, czy nie w instrukcję, ale w złożony zestaw i wrócę, żeby do Was ten zestaw omówić. Zestaw złożony, Luke wesoło sobie dynda i przyznam szczerze, że widzę jedną wadę tego zestawu na starcie. On jest dość niewdzięczny do wykadrowania, dlatego że zobaczcie, on w tym momencie jest rozłożony na boki, na tych zawiasach. Natomiast jeśli złożymy go w ten sposób, on jest dość po prostu wąski, natomiast wysoki i tutaj zabiera dużo kadru w tym kierunku, natomiast tutaj po bokach mamy sporo miejsca. W każdym razie tak na pierwszy rzut oka uważam, że zestaw jest naprawdę całkiem udany. Ewidentnie jako dostawca części też się sprawdzi, ale minifigurki również mi się podobają, więc myślę, że po kolei omówimy sobie wszystko. Ja ściągam minifigurki, pokażę Wam zestaw z bliska, pokażę Wam funkcje bawialne, bo też ich kilka tutaj mamy. No i oczywiście na końcu omówimy sobie same minifigurki. No dobra, minifigurki się relokowały, ja i tak za chwilkę jedną się będę musiał wspierać, jak Wam będę pokazywał te wszystkie funkcje bawialne, które tutaj się pojawiły. Nie ma ich jakoś specjalnie dużo, ale rzeczywiście są takie mocno ruchome. Dobra, figurki fakt faktem zdjęte, aczkolwiek jeszcze zostały mi tutaj dwa droidy. Jeden taki sobie oto jeżdżący, trochę mi przypomina te wszystkie prezenty z kalendarza adwentowego, a drugi nieco większy, który sobie trzyma w jednej łapie lornetkę i on tutaj po prostu jest spięty w tego Tyla ze studem. I teraz tak, jeśli chodzi o same miejsca, które możemy zobaczyć, to tak, tutaj mamy takie stanowisko, na którym sobie powinien być szturmowiec. Mamy tutaj drabinkę. Ja trochę już mam dość tych drabinek z Lego, bo one od wielu lat są niezmienne. Mimo tego, że często nie pasują stylistyką do danej konstrukcji, to i tak Lego je umieszcza. Tutaj mamy taki element, który jest po prostu tilem 1:1 z nadrukiem. On też się pojawia z tej strony. I w zapasach chyba też się pojawił jedna albo dwie sztuki. To też jak będziemy te części zapasowe omawiać, to Wam pokażę. Natomiast to jest element dość fajny, uniwersalny. Może na przykład imitować jakieś runy krasnoludzkie. Lubię te fragmenty. Nie do końca rozumiem tutaj to przejście, które się pojawia od spodu, natomiast no jest takie nieco dziwne. Jakoś mnie to nie przekonuje, tak samo jak umieszczanie tutaj tych
pojedynczych cylinderków. Tutaj na tym stanowisku szturmowca mamy ten podwójny serek z nadrukiem, bardzo fajny komputer, dobrze, że nie ten, który najczęściej się w tych konstrukcjach pojawia, więc to na plus. Nie do końca podobają mi się te elementy, dlatego że są takie dość, powiedziałbym, giętkie i myślę, że przy zabawie kilkulatka one po prostu mogą się połamać na łączeniach, tak po prostu. No i z tej strony trochę te czerwone klocki nie do końca mi leżą, od tej strony w ogóle ta część z bramą wygląda strasznie, no ale dobra, pokażę Wam, jak to wszystko działa. Tutaj w ogóle mamy ten ruchomy podest. On jest po prostu od spodu z jednej i z drugiej strony zabezpieczony klockami. Możemy sobie nim ruszać w jedną, w drugą stronę. I zauważyłem, że czasem on lubi przez to, że się gdzieś tam wygina w trakcie ruchu, zahaczać właśnie o to. Dlatego jak go przesuwamy, najlepiej go odchylać od razu w prawą stronę. Wtedy nie ma z tym problemu. Ale może być tak, że gdzieś on się zahaczy i na przykład ten droid, który tam siedzi, spadnie. I teraz tak, jeśli chodzi o drugą funkcję bawialną, mamy tutaj taką wajchę, która robi opuszczanie tych wrót. Dźwigamy sobie z powrotem ten element, blokujemy to i zobaczcie teraz od przodu, jak to będzie wyglądało. Skasujemy sobie droida, może się uda. Udało się skasować droida. Tak te po prostu wrota się tutaj zatrzaskują i dzięki temu mamy kolejną funkcję bawialną. Jest jeszcze jedna, ale będę teraz potrzebował asystentki. Asystentką będzie w tym wypadku szturmowiec. Szturmowca montujemy sobie na tym jego miejscu, przekręcamy korbkę i szturmowiec wypada. Oczywiście można zrobić mocniej. Tutaj po prostu, jak zobaczycie, mamy tą zębatkę i zębatka powoduje, że do góry dźwiga nam się ten element technikowy, dzięki czemu możemy wysadzić naszego szturmowca z jego bazy, z jego miejsca. I to właściwie tyle, jeśli chodzi o funkcje bawialne. Konstrukcję też omówiłem. Dobra, szturmowiec się, teraz fajnie się ułożył i tak pewnie nie trafi. Także cóż, no zajmijmy się po prostu figurkami. Zacznę może od szturmowca, dlatego że w momencie, kiedy zaprezentowano nowe hełmy szturmowców, w internecie poniosła się fala hejtu, że brzydkie i w ogóle. A ja tak chyba na przekór całemu światu powiem, że one mi się podobają. Fakt faktem, są może nieco za duże i lekko nieproporcjonalne, ale myślę, że na ten sam problem cierpi Iron Man. Co do omówienia hełmu, zaraz Wam powiem, co o nim myślę. Co do torsu i nóżek, bardzo ładnie, schludnie, dużo detali. Buźka z jednej strony taka, z drugiej strony pusta, nie dostaje mu tutaj alternatywnego wyrazu twarzy. Tył torsu również ładnie zadrukowany, tutaj taki większy blaster na wyposażeniu szturmowca. No i co do hełmu, kasku, zobaczcie, od środka on jest czarny, ale jeśli chodzi o jego wygląd, naprawdę, tutaj absolutnie jest to piękny element z klocków, mnóstwo nadruków, pełno wgłębień, wypukłości, naprawdę, jeśli chodzi o detale i samo wykonanie tego elementu, ja jestem jego wielkim fanem. I tak jak ostatnio przy okazji tego szturmowca już z nowej trylogii mogłem podziwiać i powiedzieć, że mi się bardzo podoba, to ten podoba mi się niesamowicie. Naprawdę, ja uważam, że jest to świetnie wykonany element. No i tyle w temacie. Księżniczka Leia, klasyczna, zobaczcie, są swoją klasyczną do powszechnie rozpoznawalną fryzurką, torsik zadrukowany, nóżki niestety nie, z tyłu nadruk przeciągnięty wobec tego, co mamy z przodu, wyposażona w taki sam blaster jak szturmowiec, buźka z jednej strony taka, a z drugiej już taka bardziej zeźlona. Poprawna figurka, bez jakiegoś szału i efektu wow, tak po prostu. Szturmowiec bardziej mi się podoba. No a Luke jest trochę po prostu przebajeżony, jeśli chodzi o dodatki, bo tak, o ile torsik bardzo mi się podoba razem z nóżkami, no to tak, tył jakby okej, to jest mniej więcej odzwierciedlenie tego, co widzimy z przodu, tylko jest to tylna część. Natomiast nie podoba mi się to, że znowu Luke w tym zestawie takim z klasycznej scenki cierpi na doposażenie, dlatego że on jest nienaturalnie wywyższony już przez pasek. Tutaj dodatkowo dostaje tą belkę pod głowę. Podobne rozwiązanie miał w zestawie z Jodą, tylko tam miał uchwyt do tego, żeby Joda mógł mu jechać na plecach. No a tutaj ma uchwyt, za który może chwycić Leia, żeby przelecieli na tym haku. Hak w ogóle wygląda tak kretyńsko i nienaturalnie. Zobaczcie, jak to wygląda, jak się przyczepi. Więc to mi się nie podoba, ale sama figurka po zdjęciu tych elementów jest w porządku. Buźka z jednej strony taka, no w sumie nijaka, jak to Luke w Nowej Nadziei, a tutaj też w sumie nijaka, tylko bardziej uśmiechnięta. Dodatkowo oczywiście jest niebieski miecz świetlny z tym chromowaną rękojeścią. No i właściwie tyle. I przyznam szczerze, że jeśli miałbym sklasyfikować te figurki tak od miejsc 1, 2, 3,
To zamieniłbym, leję z lukiem, bo luk po prostu bardziej mi się podoba przez to, że ma ładnie zadrukowane nóżki. Leja jest po prostu, tak jak powiedziałem wcześniej, poprawna, a szturmowiec ewidentnie jest w tym zestawie najlepszy. Mamy też garść elementów zapasowych, między innymi pas luka, więc gdybyście chcieli, żeby był jeszcze wyższy, to się da. Jest i uchwyt miecza świetlnego, parę tych elementów, które po prostu mogą się najzwyczajniej w świecie pogubić. No i mamy tego jednego zadrukowanego tajla 1x1. No i to właściwie tyle. No i sznurek jest zapasowy, no to może jakiś tam jeszcze plus, że czarny sznurek z dwoma studami otrzymujemy w zapasie. Jeszcze mam dla Was takie specjalne ujęcie, jak nienaturalnie wygląda księżniczka Leia, która wisi Luke'owi na plecach. Rzeczywiście prezentuje się to dość osobliwie, będę delikatny. W każdym razie zestaw uważam za całkiem udany i jeśli chodzi o te klasyczne Star Warsowe scenki, po pierwsze otrzymujemy tutaj, no jakby nie patrzeć, dwie główne postaci. Dostajemy kultowego szturmowca, który jakby nie patrzeć wkradł się już w kanony popkultury i jest to rzeczywiście taki wykreowany wizerunek totalnej ciamajdy, który nie potrafi strzelać. Rzeczywiście w siódmej części zostało to trochę zmodyfikowane. No i sama scena, która tutaj została zaprezentowana, też jakby nie patrzeć, jest sceną kultową, no bo ten strzelający szturmowiec i Luke na linie huśtający się właśnie ze swoją siostrą na plecach zdecydowanie też gdzieś tam zapada w pamięć, jeśli chodzi o te najbardziej takie, myślę, istotne sceny z Nowej Nadziei, więc pod tym kątem zdecydowanie ten zestaw warto kupić, szczególnie jeśli na przykład nie ma się księżniczki Lei w takim klasycznym wydaniu, albo kiedy chce się mieć nowego szturmowca, albo Luka, który jest nieco wyższy niż być powinien, bo tak jak mówię, sam zestaw bez tych figurek to jest po prostu kubka szarych klocków na jednej płytce i druga kubka szarych klocków na drugiej płytce, ale jeśli zepniemy to w całość, to rzeczywiście daje to radę i może się po prostu podobać. No i oczywiście zostaje jeszcze jedna opcja, że te wszystkie szare elementy wykorzystacie do jakichś moców. Na dzisiaj to tyle, dzięki, cześć!